widzę, że jesteście fajnymi, kolorowymi ludźmi. Powiedzcie mi, jaki był wasz główny cel przyjazdu na Woodstock? Oderwać się od rzeczywistości, od tego, że... To jest godzina? Po 14 na pewno jakoś. Do komina. Komin otwarty. Oderwać się od rzeczywistości, od tego, że nie muszę codziennie mieć włączonego, ustawionego budzika, od tego, że nie muszę iść do pracy i że zapominam jakiś... Mieć włączonego smartfona. I mam tylko dosyć, ciągle wejdźcie na Facebooka i polubcie to. To mi trochę powoduje, że mam ochotę tu przyjechać prawie po raz ostatni. Żeby wszystko powyłączać, nie mieć dostępu do bieżącej wody, do prądu. No, powiem kolokwialnie, robić kupę na stojąco, tak? Fajnie się bawicie? Jesteście od wczoraj? Nie, bardzo źle się bawiłem. Właśnie widać po was. Te smutne miny. Ty chyba płakałaś przed chwilą. Wiesz co, nie wiem, co ja robiłam przed chwilą. Jaki był wasz główny cel przyjazdu na Woodstock? Spotkanie ludzi. Stara ekipa, od 10 lat się spotykamy. Ja jak miałam kiedyś tam 12 lat temu, 16 lat i to był mój pierwszy Woodstock i stwierdziłam, ale fajnie. A jak to jest z muzyką? Czy zastanawiacie się co roku? Nie przeszkadza nam muzyka, nie przeszkadza. Muzyka może być jakakolwiek, jeśli klimat i atmosfera tutaj panująca, to jest rewelacja. Jakaś stylowana chata tutaj powstała. O co tutaj w ogóle chodzi? Będziemy przygotować do Woodstocku zawsze. Jest podest, żeby się nie kurzyło. Jest stół wybudowany. I jest, żeby nie kapało na łeb. Od 15 lat przyjeżdżamy na Woodstock i nie popuścimy. Miłość, radość, muzyka i aura pozytywna od ludzi. To jest najważniejsze. Fajna muzyczka, nabicie bliska z kolegą. Takie proste rzeczy. Takie proste rzeczy, dokładnie. Tak samo jak na ryby, tylko że tym razem jest scena zamiast ryb. Mówi się wiele, prawda, o ludziach na przystanku Woodstock. Co robią zombie na Woodstocku? Zombie się bawią, tak jak wszyscy. Bawią się? Pomimo rozkładającego się ciała wyglądasz całkiem apetycznie. Skąd ten pomysł w ogóle na coś takiego? Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby się przebrać w końcu na którymś przystanku i to jest naprawdę łatwe, proste i przyjemne. Zdrówko dla tych, którzy nie byli na Woodstocku, zapraszamy. Rozdają buty za darmo. Dlaczego państwo przychodzą na Woodstock, przyjeżdżają na Woodstock? Przyjeżdżamy właśnie, żeby ten klimat, który się wytworzył przez młodzież, no w dalszym ciągu jakoś popierać, nie? A poza tym popieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Poza tym widać, że tutaj jest młodzież, która się świetnie bawi. W porównaniu do innych miast, na przykład do Poznania, gdzie też jest około 500 000 ludzi, a tutaj to nic się nie wydarza takiego. Także no, do tego dochodzi muzyka, nie? I państwo są od dzisiaj, czy może już od wczoraj? Jesteśmy właśnie od dzisiaj, ponieważ mieszkamy blisko, bo mieszkamy w Sulęcinie. Także od czasu, kiedy Woodstock tutaj, akurat w Kostrzyniu nad Odrą powstał, jesteśmy co roku. Mamy cię napić piwa i zachrypnąć. No, o tak, i zachrypnąć. Po trzech dniach już nie mogę mówić, ale... VIP! Ale jeszcze po to, żeby podziękować Owsiakowi za Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Woodstock! Jeździliśmy na pierwsze żarskie Woodstocki i po prostu pojechaliśmy za Woodstockiem tutaj. Jest nam tutaj dobrze, spotykamy tutaj ludzi, przyjeżdżamy to piąty raz rzędu, 5 lat temu poznaliśmy ludzi na tym polu i co roku się rozbijamy z nimi i raz do roku się widujemy. I to jest fajne, że to są przyjaciele na Woodstock, ale to są, warto do tych przyjaciół wrócić. Muzyka to swoją drogą, każdy ma tutaj swoje zespoły. Ja się bardzo cieszę, że Emil Kusturica jest i to jest mój ulubiony reżyser i to jest jakieś spełnienie mojego marzenia, że mogę być na jego koncercie i pójść do ASP i bawić się tak naprawdę. Uważam, że jedzie się, muzyka jest różna, jedną odpowiada, drugiemu nie, ale jedzie się tutaj po klimat, po to, że właśnie może się spotkać, porozmawiać, osobę, no właśnie, tak. Bliską osobę. No i bardziej bliską osobę. I dodatkowym atutem jest, że ludzie się uśmiechają. To jest niesamowite. Po prostu się poznajmy. Cześć, Kamil jestem. Wielu naszym znajomym, kiedy mówiliśmy, że idziemy na Woodstock, to oni myśleli, Woodstock taki brud, nie wiadomo, co tam się będzie działo. No a myśmy tutaj przyjechali jeszcze, a możemy się pochwalić. Właśnie mamy rocznicę, bo my się poznaliśmy na Woodstocku, jesteśmy małżeństwem i 8 lat już razem. No dokładnie. Po tej wielkiej sceny Ewelina dała mi pierwszego buziaka.
mam układ z świętym Piotrem, nie? Pójdę do nieba. Ej, w ogóle będzie Marysia Peszek, która jest zajebistą laską. Ja mieszkam w Hiszpanii i pół Hiszpanii nauczyłeś śmiać kobiety pistolety. Dlaczego warto mieć takie okularki? Bardzo często przystanek Woodstock i inne koncerty, wydarzenia odbywają się, no wiadomo, w lato. Jest ciepło. Oczywiście. Swoje oczy. Warto dbać o swoje oczy. No i jednak promieniowanie ultrafioletowe, tutaj słoneczne nasze, które nas opala. Warto używać kremów z filtrem, żeby się nie poparzyć. Przede wszystkim bezpieczeństwo, więc dbamy nie tylko o skórę, czyli kremy, żeby nie stać na przykład czerniak i inne takie rzeczy są bardzo nieprzyjemne, to się ciężko leczy, można na to umrzeć. I know something in Polish. Moje jaja są grubsze niż twoja głowa. Bardzo jesteś zaangażowany tutaj, jeśli chodzi o kwestie zdrowia festiwalowiczów. Jestem na Woodstocku pierwszy raz w tym momencie, bardzo mi się podoba. Za rok chciałbym tu przyjechać i być wolontariuszem. Bardzo fajna impreza. Ale naprawdę warto dbać o siebie i nie mówię tego, bo ktoś mnie sponsoruje, bo ktoś za to płaci. Tak naprawdę nasze zdrowie jest naszym własnym, że tak powiem, kapitałem i albo będziemy o nie dbać i będziemy je mieć, będziemy się bawić przez długi czas, możemy je zniszczyć naprawdę bardzo szybko. To nie jest problem przez nadużywanie alkoholu, przez papierosy. Nadużywanie alkoholu, halala. Tak, a nigdzie lepiej się nie będziemy bawić niż tutaj. Pozdrawiamy właśnie naszych rodziców. Chcielibyśmy powiedzieć, że za rok tuż będziemy do was codziennie dzwonić, bo codziennie włączamy komórki tylko po to, żeby zadzwonić. Jesteście zawsze bardzo grzeczni. Tak, zawsze. I mamo, tato, przyjedź w następnym roku ze mną. Nigdy tu nie byłam, chciałam zobaczyć, jak tu jest i okazało się, że jest świetny klimat i naprawdę wspaniali ludzie, wszyscy są przyjaźnie nastawieni, świetne koncerty, naprawdę zajebiście.